Zadanie 14. Ciąg BN jest określony wzorem BN równa się 3N kwadrat minus 25N. I dla każdej liczby naturalnej N większej bądź równej 1, liczba niedodatnich wyrazów w ciągu BN jest równa. Czyli co to znaczy, że jest niedodatnie? To są wszystkie liczby rzeczywiste mniejsze lub równe 0. Czyli 3N kwadrat minus 25N musi być mniejszy bądź równy 0, tak? Tu wyciągnijmy sobie N przed nawias, czyli mamy 3N, nie jest więcej, N. I co tu mam? 3N minus 25, mniejsze bądź równe 0. Czyli N równa się 0 lub 3N minus 25 równa się 0. 3N równa się 25, dzielimy na 3, czyli N równa się 25 trzecich, czyli 8 całych i 1 trzecia. Zaznaczmy sobie to tutaj, więc mam 0, mam 8 całych i 1 trzecią. N jest liczbą naturalną, większą bądź równą 1, czyli tak. Moja tutaj parabola ma ramiona skierowane do góry, tak? Bo liczba przy n kwadrat jest większa bądź równa 0. I nasze wyniki mniejsze od zera, gdzie są? No pod wykresem, czyli tu, no nie? I teraz musimy wypisać wszystkie liczby naturalne, które są w tym przedziale zielonym. Czyli jest tutaj co? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli ile takich liczb mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mam nadzieję, że liczycie to ze mną. I dajcie znać w ogóle, jak Wam się ta matura podobała.